Policjanci z suwalskiej komendy poszukują sprawców napadu na stację paliw w Jeleniewie. Do rozboju z użyciem noża doszło w tej podsuwalskiej miejscowości 14 grudnia w godzinach wieczornych. Na zapisie z monitoringu widnieje godzina 23.09, ale faktycznie napastnicy wkroczyli na stację godzinę wcześniej. Właściciel stacji nie przestawił czasu na zimowy wyjaśnia policja. Na nagraniu widać pomieszczenie obsługi i sprzedaży Jeleniewskiej Stacji Paliw. Wchodzi do niego dwóch zamaskowanych mężczyzn ubranych na czarno. W rękach trzymają noża. Po chwili widać, jak zamaskowani mężczyźni prowadzą mężczyznę z obsługi przed ladę. Ekspedient otwiera szuflady, gdzie znajdują się pieniądze. Jeden z zamaskowanych mężczyzn przykłada sprawcy nóż do szyi, po czym wraz z drugim napastnikiem zaczyna pakować pieniądze z szuflady kasy fiskalnej. Do worka. Chwilę później zamaskowani mężczyźni zabierają pieniądze i wychodzą. Wszystkie osoby, mogące przyczynić się do ustalenia tożsamości napastników widocznych na zdjęciach, proszone są o kontakt z suwalską dochodzeniówką pod numerami telefonu widocznymi na dole ekranu lub numerem alarmowym 112. Każda, nawet anonimowa informacja zostanie sprawdzona deklaruje oficer prasowy suwalskiej jednostki Eliza Sawko.